na pewno każdy tak jak widzi, doszło do wielu zmian, przede wszystkim jeżeli chodzi o zawodników z pola. W jedenastce z tamtego sezonu jest dosłownie, nie wiem, chyba trzech tylko zawodników. Reszta zawodników, którzy obecnie grają w podstawowej jedenastce, to są zawodnicy ściągnięci w przerwie zimowej. Także no, wydaje mi się, że stąd tam głównie metamorfoza. Wydaje mi się, że wiele czynników na to mogło się składać. No, głównie jako drużyna nie prezentowaliśmy takiego poziomu, jakiego od nas oczekiwali dookoła ludzie, zarząd, prezesi i przede wszystkim my sami. No, od siebie więcej oczekiwaliśmy. No, ułożyło się jak się ułożyło. Mało tych bramek strzelaliśmy, dosyć sporo traciliśmy i na pewno to też się przełożyło na jednostki, czyli to, tak jak można to powiedzieć o mojej osobie. No. Jedna bramka bardzo, bardzo mizernie i no, trzeba po prostu grać lepiej i strzelać więcej bramek. To najpierw muszę grać, no, żeby te bramki strzelać. No, na dzień dzisiejszy gram bardzo mało. Trener stawia na innych zawodników. No, ja na treningach robię wszystko, żeby trenera przekonać do swojej osoby. No, czekamy teraz po prostu na skutki. Trener podejmuje jakieś swoje decyzje. Trzeba to uszanować i no nic, no, Dawidowi pozostaje tylko walka o to, aby się dostać do tej osiemnastki. Teraz wydaje mi się, że ono zależy od jego jakiejś tam dyspozycji. No i od tego, czy trener po prostu mu zaufa i da mu jakąś szansę. No, bardzo miłe doświadczenie. No, bardzo fajna przygoda. Jeszcze jakiś czas temu przed Mistrzostwami Europy nie spodziewałem się tego, że mogę pojechać na taką wielką imprezę tak szybko. No, po jakimś tam zabłyśnięciu w Ekstraklasie udało się. Uważam, że nikt mi teraz tego nie odbierze. No, jakieś swoje doświadczenia z tego i wnioski wyciągnęłem. Także no, życzyłbym każdemu młodemu zawodnikowi, żebym miał okazję pojechać na taki turniej i zobaczyć, no, jak ta piłka zawodowa, profesjonalna na najwyższym poziomie wygląda. Ale na pewno czasami wracam do tej sytuacji. Mam nagraną płytkę z tego meczu, także czasami lubię sobie wspomnieć te chwile, bo to mimo tej sytuacji były dla mnie naprawdę wspaniałe chwile w moim życiu. I czasami sobie oglądam i weryfikuję sobie też tą sytuację na różne sposoby, jak mogłem się inaczej zachować, aby po prostu strzelić tą bramkę. Także no, wnioski już wyciągnąłem i wydaje mi się, że jeżeli jeszcze raz bym stanął oko w oko z bramkarzem Chorwatów, to zachowałbym się inaczej i strzeliłbym tą bramkę. No, wydaje mi się, że każdy jest kowalem swojego losu. No, ja o te powołanie się na pewno nie dopominałem. Trener Leoben Hacker wyrwał mnie trochę, można powiedzieć, z zaskoczenia do kadry. Ja robiłem swoje, trenowałem ciężko. Bardzo się cieszę, że taki wielki trener mnie docenił, powołując mnie na mecze. I no, ja po prostu starałem się wykorzystać w 100% tą swoją szansę, jaką otrzymałem od trenera i wydaje mi się, że poniekąd udało mi się wykorzystać to, no, jadąc na Mistrzostwa Europy. Jednak no, to już jest jakiś tam epizod, który był za mną, teraz jest przyszłość, patrzę w perspektywie przyszłości i tego, aby jak najszybciej wrócić do tej kadry. Jak ja to widzę, no, zawsze byłem optymistą i jestem do tej pory. Wydaje mi się, że utrzymamy się, na pewno będzie to walka do ostatniego dnia sezonu, do ostatniego meczu i tak jak te mecze pokazują, które dotąd zostały rozegrane, że żadna drużyna, no, nie chce chyba spadać z tej Ekstraklasy i
i każdy będzie trzymał się pazurami, aby z niej nie spaść. Także no, ciężkie zadanie nas czeka. Jak dotąd nie przegraliśmy, jednak też trzeba patrzeć na ten aspekt, że w dwóch meczach u siebie zdobyliśmy też tylko dwa punkty, co też nie jest jakimś sukcesem i musimy punktować, no, przede wszystkim punktować. Nie zawsze jest najważniejsza jakość, ale w naszym wypadku tutaj są potrzebne tylko i wyłącznie punkty. Na pewno każdy z chłopaków, ja również, marzy o tym, aby spróbować piłki za granicą. Jeżeli będę miał takie odczucie wewnętrzne, że to już jest czas na to, żeby spróbować jakiejś tam piłki zagranicznej, to owszem, chciałbym spróbować. No, na dzień dzisiejszy jestem w Górniku, mam jeszcze kontrakt obowiązujący przez 3 lata i skupiam się na tym, żeby tutaj zrealizować ten kontrakt.